Dobrze, żeby ta osoba, która chce zrealizować odblok, miała wiedzę na ten temat. Często się spotykam z takimi sytuacjami, że jeżeli te odbloki są prowadzone przez osoby zupełnie nie w temacie zorganizowane, nie mówię o lekarzach w tym momencie, estrogen, można by powiedzieć, jest swego rodzaju paliwem dla klomidu. Trzeba się liczyć z czasem od dwóch do czterech, sześciu miesięcy standardowego odblokowania. Co żel może być. Na może być alternatywą bezpieczną, która nie zablokuje syntezy plemników, poprawi nieco stężenia testosteronu, które mogły być wyjściowo za niskie. Wiesz jak to jest, jak się poznaliśmy, jak, jak to w świecie kulturystycznym wyglądało, że dawka 400-500 mg testosteronu to była w cudzysłowie mała, nie? Świat kulturystyczny to jest coś innego, terapia zastępcza to jest też coś innego. Na medycynie, jak my się uczymy, czy nawet robimy specjalizację. To tego typu działań się z nami nie omawia. Nie jesteśmy jakby wprost instruowani, jak należy to wykonać. Witam wszystkich serdecznie na kanale Paweł Węgla. Dzisiaj jest ze mną doktor Dworniczak. Witam. Cześć. Z doktorem Dworniczakiem współpracujemy już kilka lat i dzisiaj powiemy sobie o odbloku. Cały podcast będzie skierowany do osób, które są zainteresowane tym, jak odblokować naturalną gospodarkę hormonalną po przebytym ewentualnie cyklu czy terapii zastępczej, jak to wygląda ogólnie w medycynie. Cześć, Simon. Cześć Paweł. Chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać właśnie o tym odbloku, o którym tak naprawdę jest masa materiałów w internecie. Pytań jest, jest jeszcze więcej, więc dzisiaj żebyśmy fachowo to mieli czas 40-50 minut i sobie omówili to. I tutaj na samym wstępie chciałbym Ciebie zapytać, na czym dokładnie polega proces odblokowania pokuracji kuracji testosteronem? No, trzeba wyjść od tego, co kuracja testosteronem robi z naszą gospodarką hormonalną. Naturalną rzeczą, że jeżeli podajemy testosteron z zewnątrz i te dawki, nawet przez chwilę, osiągają stężenia suprafizjologiczne w naszym organizmie, Powodują zablokowanie syntezy własnego testosteronu. Polega to na tym, że jądra przestają produkować testosteron, a przysadka przestaje stymulować jądra do pracy, do produkcji testosteronu. Stąd w tym momencie, kiedy my stosujemy testosteron zewnętrzny, sytuacja jest pod kontrolą naszą i regulujemy to stężeniami testosteronu zewnętrznego. W momencie, kiedy chcemy zakończyć ten proces z różnych względów, najczęściej z czasów, Albo z różnych innych powodów, wtedy musimy przywrócić naturalną gospodarkę hormonalną w organizmie, czyli odwrócić proces, do którego żeśmy doprowadzili podając hormony typu testosteron z zewnątrz. I to przywrócenie tej gospodarki hormonalnej polega na tym, że musimy najpierw uruchomić pracę jąder w takiej kolejności, a dopiero potem pracę przysadki i wtedy ten układ zacznie się samonapędzać i funkcjonować w sposób prawidłowy. Jasne, czyli ogólnie podsumowując, to jest takie przywrócenie naturalnej takiej homeostazy organizmu, żeby wszystko było tak jak się. przed terapią. Też bardzo często mówię ludziom, że dlatego trzeba robić szczegółowe badania przed wejściem na terapię testosteronową, żeby przede wszystkim wiedzieć, do czego wracać, i ewentualnie, jakby potem coś było nisko, no to wiedzieć, czy to było spowodowane tą terapią, czy już tak było przed. Tutaj też bardzo dużo pytań się pojawia, czy taki odblok może zostać taki zakończony samoistnie, czyli ktoś odstawia testosteron, i już nic nie bierze, czy to wróci samo, czy nie wróci, czy w ogóle jest sens takich. Znale. Prawda jest taka, że rzeczywiście taki samoistny powrót z reguły następuje. Wszystko jednak zależy od tego, co robiliśmy wcześniej. Czyli ten, czy ten cykl, który był prowadzony, czy ta terapia, która była prowadzona, składała się z kilku środków równocześnie czy trwała bardzo długo typu 10-12 miesięcy lub nawet dłużej u niektórych osób, to należy się liczyć z tym, że powrót tych, Funkcji zarówno jąter, jak i przysadki może być o wiele dłuższy. Więc z tym się po prostu trzeba liczyć. I ten okres tak zwanego tej jakby niedomogi, czyli słabej pracy i jąder i przysadki, może być odbierany przez nas bardzo dokuczliwie. Może się manifestować właśnie no, typowymi objawami niedoczynności tych narządów, czyli niedoboru testosteronu, senności, znużenia, apatii, braku energii, spadku libido. Szereg objawów, które jakby no. Są przejściowe, bo te narządy, jeżeli nie są uszkodzone w jakiś sposób chemiczny, mechaniczny i tak dalej, to one będą próbowały podjąć swoją pracę i wrócić do homeostazy, bo taka jest jakby kolej rzeczy w naszym organizmie, że jeżeli tylko nie ma czynnika interferującego zewnętrznego, to nasz organizm stara się przywrócić naturalną równowagę. I dlatego. Dochodzi do samoistnych, naturalnych odblokowań, że tak powiem, czyli powrotu funkcji przysadki i jąder, z tym, że to może różnie długo trwać. Tak, właśnie tutaj jest ten czas przede wszystkim, że tym bardziej, jeżeli osoba trenuje, jest bardzo aktywna fizycznie, no to tym bardziej może mi się wydaje ten okres samoistnego odbloku przedłużyć, nie? No bo skoro ona nie daje odpocząć temu organizmowi, a jeszcze nie stosuje tak zwanego odbloku, no to to może wracać, wracać, wracać i nieraz naprawdę być na tragicznym poziomie. Co do takich objawów psychicznych, no bo wiadomo, niski poziom testosteronu, złe samopoczucie, libido, nieraz problemy nawet ze snem, ale jeżeli chodzi o fizyczne dolegliwości z tytułu nieodblokowania się i nie, posiadania testosteronu na poziomie na przykład 150 wiąże się z jakimś takim ryzykiem zdrowotnym, że na przykład cierpi na tym nasze serce czy układ ogólnie sercowo-naczyniowy? Ryzyko raczej jest niskie z tego względu, że ten okres nie jest zbyt długi tego, że te narządy podejmują pracę w perspektywie kilku tygodni, kilku maksymalnie kilkunastu tygodni. W związku z czym nie jest to okres długotrwały. Takie zjawisko, o którym wspomina, rzeczywiście występuje. U kobiet jest to zespół siena. Polegający na tym, że w wyniku na przykład zakrzepu albo poporodowej niedoczynności przysadki dochodzi do wypadnięcia funkcji przysadki na długi, bardzo długi okres, czyli pół roku i więcej. Jeżeli nie zostanie to zdiagnozowane w odpowiednim momencie, to organizm. Można by powiedzieć, ulega powolnej inwolucji. Zamyka się człowiek w sobie, gaśnie, tkanki ulegają zanikowi, człowiek się jakby zapada w sobie, no bo jest to efekt niedoboru bardzo ważnych hormonów dla naszego życia. Z tym, że jest to okres długotrwały. Mówimy tutaj o takiej niedoczynności trwającej pół roku i więcej i wtedy stanowi to już zagrożenie dla naszego organizmu. Rozumiem, czyli tak naprawdę też to świetnie tutaj obrazuje, że długotrwałe skutki są po prostu najważniejsze, nie? To, że coś trwa nie oznacza, że od razu ze zdrowiem się w stanie, tylko jeżeli ten okres się przedłuża, no to tak. tym bardziej jest to destrukcyjne. Też jestem ciekaw, jakie masz zdanie właśnie jeżeli chodzi o ten odblok, no bo gdzieś tam zawsze się mówi, że jest on ważny, ponieważ no, trzeba to wszystko przywrócić i żeby to było odpowiednio i no, żeby pacjent dobrze się czuł. No ale wiele lekarzy zgłasza się do mnie oczywiście dużo podopiecznych, którzy mówi, byłem u lekarza, on mi mówi nie wystarczy odstawić samo, samo wróci do siebie, mimo że już mi kilka miesięcy, to dalej nie wraca. I lekarz mówi, że nic nie można zrobić, mimo że mamy wiedzę, że po prostu tak. można. Z czego to się wiąże, bierze? Yy, znaczy, no być może bierze się z pewnej, pewnego stopnia niewiedzy tych osób, z tego względu, że na medycynie, jak my się uczymy, czy nawet robimy specjalizację. To tego typu działań się z nami nie omawia. Nie jesteśmy jakby wprost instruowani, jak należy to wykonać. Teoretycznie z punktu widzenia naszej wiedzy na temat fizjologii, e, zaburzeń hormonalnych czy w ogóle pracy organizmu, można by było sobie samemu wymyśleć sposób, na jaki należy przeprowadzić to tak zwane odblokowanie, czyli powrót do czynności fizjologicznych. No ale bywa tak, że często lekarze z różnych względów, głównie z powodu obawy, nie, ma, nie mając doświadczenia, nie podejmuje się takich. Działań. i tak na dobrą sprawę jakby nie wiedzą do kogo skierować czasami endokrynolodzy podejmują się takich działań endokrynolodzy też mając większe lub mniejsze doświadczenie akurat w tym temacie Czasami sobie poradzą, czasami sobie nie poradzą. Widzę, jak to wygląda, jeżeli chodzą, przychodzą do mnie pacjenci właśnie już po takich wizytach, że jednak ta skuteczność tych działań podjętych wcześniej była zbyt niska na to, żeby to przywrócić do właściwej funkcji. No więc trzeba to, że tak powiem, przeprowadzić w odpowiedni sposób. Pewien rodzaj schematu trzeba zrealizować. Bywa, że takie schematy trzeba powtarzać kilkukrotnie, żeby ta czynność wróciła do właściwego poziomu. Tutaj jeszcze bym wtrącił właśnie, że to co mówisz, no to oznacza przede wszystkim to, że u każdego będzie ten odblok też inaczej wyglądał. Nie? To, że u jednego będzie działać dana dawka leku X, to nie znaczy, że u ciebie również. Dlatego tutaj to jest tak ważne, żeby po prostu to no, pod okiem kogoś naprawdę ogarniętego prowadzić. Nie? No, dobrze, żeby ta osoba, która chce zrealizować odblok, miała wiedzę na ten temat. Często się spotykam z takimi sytuacjami, że jeżeli te odbloki są prowadzone przez osoby zupełnie nie w temacie zorganizowane, nie mówię o lekarzach w tym momencie, no to bywa, zalecone są jakieś. Megadawki różnych leków, klomidy, po kilkanaście tabletek, i tym podobne rzeczy, co jest zupełnie nieuzasadnione z punktu widzenia mechanizmu działania Mówisz nawet tutaj takiego tutaj ogólnie o tej takiej fazie, jakby ładowania, co niektórzy gdzieś tam w internecie piszą, że Piramidki, na start tym podobne Ileś rzeczy. tabletek klomidu. Czy tak mógłbyś się na ten temat też wypowiedzieć? Skąd e... to, jak ty myślisz, skąd to mogło się w ogóle wziąć? Nie mam pojęcia. Aha, czyli to... I tu nie jestem w stanie w żaden sposób uzasadnić tego, dlatego że mechanizm. Działania leku. Jest tak na dobrą sprawę nie do końca poznany. My tylko wiemy, że on ma takie właściwości, ale tak naprawdę dokładnie szlak i sposób i mechanizm stricte nie jest poznany tego leku. Jest to taki, można powiedzieć, nazwać go dziwnym lekiem, który rzeczywiście odnosi efekty, daje nam poprawę czynności przysadki, ale jednoznacznie mechanizm nie jest do końca poznany, bo on nie jest jednoznaczny. Nie jest taki, opisany wprost jak lek, receptor i jego efekt w komórce. To tak do końca nie działa. Jest to taki lek, który ma właściwości modulujące receptor estrogenowy przysadkowy i dzięki temu potrafi zmusić, nakłonić tą przysadkę do właściwej pracy, czyli produkcji hormonów tropowych względem gonad i stąd ten, właściwości tego leku są właśnie wielokrotnie wykorzystywane właśnie w tym celu, ale ten mechanizm nie jest zależny w żaden sposób od jakichś bardzo dużych dawek. Stąd zastosowanie tego leku w jakichś dawkach typu kilka, kilkanaście tabletek na dzień. Nie ma zupełnie uzasadnienia. bo Czy możemy tego nie zwiększyć będzie? jedynie skutki uboczne? Oczywiście, a często się pojawiają. Są osoby, które bywają, że nie za dobrze tolerują klomi. są jakieś objawy typu bóle głowy, bezsenność, złe samopoczucie. Stąd im większa liczba tabletek zażytych, tym prawdopodobieństwo objawów ubocznych jest większe. Myślę, że to wiesz, jaki jest mechanizm. Nieraz w Polsce jest coś takiego, że jak. Coś działa, to musi mieć efekty uboczne i nieraz zauważyłem to na przedtrenigówkach, na przed przed tak abstrahując od tematu, że ktoś jak go się, to znaczy, że to działa, dobrze. nie? Czyli gdzieś dobrze. tam. To jest e takie błędne myślenie, że jak coś nie ma skutków ubocznych, nie odczuwasz. To, nie, nie to chyba to nie działa. To chyba ale jest, nie działa. Tak no, to jest tragedia. Jest niewykluczone, że to może być właśnie taki mechanizm, że musi nas kopnąć i to porządnie, wtedy będziemy mogli powiedzieć, że to rzeczywiście działa, ale tak do końca nie jest. I szczególnie w przypadku tego leku manipulacja dużymi dawkami w ogóle i całkowicie nie ma uzasadnienia, jeżeli chodzi o terapię. Stąd no, te schematy, które ja preferuję, jeżeli chodzi o proces przywracania pracy przysadki jąder, zupełnie inaczej. Wygląda niż jest to preferowane przez niektóre osoby, które nie są lekarzami. Jasne. Też wcześniej o klomidzie bardzo fajnie powiedziałeś tutaj o tym estrogenie i też wiele osób zapomina, że jak się robi ten tak zwany odblok, no to musi też być pewna pula tych estrogenów. Ja się spotykam bardzo często, tak. że osoby, które gdzieś tam kolega im doradził, czy same sobie robią ten odblok, zbijają ten estrogen do zera. No i wtedy czy ten klomid ma prawo zadziałać? Nie, on nie będzie działał. E Estrogen, można by powiedzieć, jest swego rodzaju paliwem dla klomidu. Jeżeli jest estrogen, a estrogen, proszę pamiętać, powstaje z testosteronu, czyli najpierw musi być testosteron, dopiero potem musi być estrogen. I dopiero ten estrogen, który oddziaływuje na przysadkę, może poprzez interferencję z klomidem, wywołać efekt. Podniesienia poziomu tych hormonów tropowych, na których nam zależy. Dlatego zbicie i wszelkiego rodzaju ingerencje redukujące poziomy estrogenów w trakcie procesu odblokowywania są całkowicie nieuzasadnione. Tak, no tutaj się zgadzam, bo ludzie nieraz nie rozumieją, że jak trzeba kontrolować estrogen i zbijać, jak jest za wysoki, to myślę, że trzeba go eliminować. Nie? Jeszcze chyba pamiętasz, lata do tyłu to niektórzy lekarze właśnie tak twierdzili, że estrogen to jest żeński hormon. Nie? Uważali, że tak. jakby u faceta to on nie gra żadnej roli, a umówmy no się, no jest, jest kluczowy. Jest nie? ważne, bo nieraz można ważne. mieć wysoki testosteron, niski estradiol i będziemy spali cały dzień i się czuli... Strasznie źle. Nie? Jeżeli chodzi o reakcję na stężenie estrogenu w organizmie mężczyzny, to jest wiele bardzo różnych odpowiedzi. W sensie takim, że każdy organizm reaguje troszkę inaczej. I są osoby, które preferują wyższe stężenia estrogenów, lepiej się na nich czują, a z drugiej strony są osoby, które jak tylko ten estrogen jest w środku normal, albo przy górnej granicy normy, już raz, że odczuwają działania uboczne, dwa, źle się czują poprzez różnego rodzaju objawy, na przykład spadki libido lub jakieś, że tak powiem, dolegliwości subiektywne. Już pomijam fakt jakiejś ginekomastii czy, czy mastodyni i tym podobnych rzeczy. No i zmienia faktu, że estrogen jest jest potrzebny do naszego życia i absolutnie nie można go nazwać hormonem zarezerwowanym dla kobiet. To jest tak samo występujący hormon, zarówno w organizmie mężczyzny, jak i kobiety, i w organizmie mężczyzny i kobiety pełni swoje ważne role. Dlatego wycinanie go w pień nie jest dobre. No tak, no tym bardziej jak nasz organizm coś produkuje, no to, no to też po coś, nie? Ma to jakieś znaczenie, a nie żebyśmy. Jest taki jeden to. hormon, do którego mam wątpliwość, szczególnie u mężczyzn. Mam na myśli tutaj prolaktyny. Tak, na dobrą sprawę, to ja mam wrażenie, że on jest w organizmie mężczyzny przydzielony na złość. Ale to jest takie moje bardzo subiektywne zdanie. Właśnie jeszcze co do prolaktyny. Zapytał, obiło mi się o uszy stwierdzenie, że zbyt niska prolaktyna, wręcz na przykład zbita do może osłabiać odporność. Jest coś w tym, czy nie spotkałeś się z takim, że właśnie Ej. u na też tą prolaktynę nie warto zbijać do zera hmm. lub do bardzo niskich widełek, bo będzie ta odporność spadać. Czy to jest to jakoś skorelowane? Szczerze mówiąc, ja się nie spotkałem z takimi pracami, pomimo że mam specjalność z immunologii, czyli z obrony, funkcji obrony organizmu, z tym, żeby akurat prolaktyna odgrywała jakąś istotną rolę w immunomodulacji. I funkcjonowaniu układu odpornościowego, szczególnie w zakresie obrony yy, przeciw jakimś czynnikom infekcyjnym, nie zmienia faktu, że należy się liczyć z tym, że wiele hormonów w naszym organizmie, których byśmy o to nawet nie podejrzewali, ma yy, wpływ na. Układ obronny naszego organizmu, ponieważ receptory tychże hormonów znajdują się na komórkach układu odpornościowego. W związku z czym rzeczywiście tak może być, że jakieś tam mechanizmy oddziaływania występują, ale z pewnością nie nazwałbym tego czynnikiem dominującym lub niezwykle ważnym, że jak będziemy manipulować z prolaktyną, to nam spadnie odporność. Rozumiem. Czyli gdzieś tam może coś w tym być, ale nie jest to jakieś takie kluczowe, że od nie razu się. będzie prolaktyna nisko i będziemy chorzy. Jeszcze co do klomidu, bardzo ciekawa sprawa. Sam wiesz, że niektórzy lekarze zamiast gdzieś tam terapii testosteronem proponują pacjentom. Klomid na podniesienie tak. testosteronu. Ja się spotykam bardzo często z ludźmi, którzy na tym klomidzie mają wysoki poziom testosteronu, ale czują się słabo. I skąd to się bierze, że załóżmy, mamy ten sam wynik testosteronu, ale na klomidzie jest mega słabe samo poczucie, czujemy się jakbyśmy nie mieli w ogóle testosteronu, a na HCG samym lub na testosteronie czujemy się świetnie. To muszę Ci powiedzieć, że to w moim doświadczeniu mam osoby w drugą stronę. To jest tylko podkreślenie tego, że rzeczywiście każdy z nas jest inny i inaczej reaguje na różnego rodzaju leki. Mam osoby, które preferują tego typu działania. Że klomid mówisz, Stosowanie nie? klomidu jako sposób na podbicie testosteronu są całkowicie dobrze akceptowana metoda, dobrze się czują. Ale rzeczywiście wydaje się, że jest większość osób jednak takich, które nie za bardzo tolerują klomid. No, no bo niestety trzeba wziąć pod uwagę, że klomid jest lekiem, tak jak powiedziałem, którego taki Całkowity i pewny mechanizm nie jest do końca poznany. On oddziaływuje do pewnego stopnia ośrodkowo pomimo, że jego niby główny mechanizm to jest właśnie wpływ na receptory estrogenowe, przysadki, to no jest zmienia faktu, że e, tak wspomniałem, nawet przy terapiach takich tak zwanych odblokowujących są takie nazwijmy to nietolerancje, dziwne złe samopoczucia, jakieś bóle głowy, dziwne sny się pojawiają, e, jakieś niepokoje. właśnie problemy ze wzrokiem Tak jest, odnotowują. zdarza się. Jak najbardziej jakieś błyski się pojawiają, czy e, ostrość widzenia spada. Rzeczywiście takie rzeczy Mogą się pojawiać, one są w głównej mierze zależne od dawki, lub też od czasu stosowania. Dlatego część osób, która nawet stosując jakąś terapię odblokowującą, stara się redukować czas przyjmowania klomidu do tego niezbędnego minimum po to, żeby uzyskać pożądany efekt i potem z niego uciec, ale bywa, że rzeczywiście są osoby, które dobrze się na tym czują. Wydaje się poniekąd, że jest to bezpieczne. Z drugiej strony należy wziąć pod uwagę, że jest to lek, który permanentnie bardzo silnie stymuluje tą przysadkę do nadprodukcji hormonów tropowych, czyli LH i FSH. i Te hormony tropowe silnie oddziaływują na narządy docelowe, w tym wypadku gonady u mężczyzn jądra. I takie zbyt długie i ciągłe oddziaływanie w bardzo dużych stężeniach, no i niestety. Nie wiemy, do czego może ostatecznie doprowadzić, bo jest to hormon tropowy, pobudzający pracę. No półbiedak to się skończy tylko na nadprodukcji testosteronu i nadprodukcji plemników, ale jeżeli miałoby to odblokować jakieś onkogeny, które są w każdej komórce, no to już to nie byłoby takie całkiem dobre. Tak, więc tutaj no po prostu trzeba mieć się na baczności tak naprawdę. Też chciałbym zapytać, jeżeli chodzi o objawy niskiego poziomu testosteronu. Z jakimi się spotkałeś objawami takimi najczęstszymi, że ktoś, załóżmy, nie zrobił tego odbloku, bo dzisiaj właśnie będziemy o tym odbloku rozmawiali i na przykład mówi: No, czuję się tak i tak, czy to jest okej? Okay? W sensie wiesz, z jakimi objawami przychodzili do ciebie ludzie, którzy gdzieś tam odbloku nie zrobili i to świadczyło o tym właśnie, że to nie zostało zrobione. To znaczy myślę, że takich charakterystycznych, jednoznacznych objawów, które by potwierdzały to, że mamy problem z odblokowaniem się lub że to odblokowanie wyszło w sposób nieprawidłowy, to nie ma. Bardzo dużo osób zgłasza się z objawami sugerującymi niedobór testosteronu, czyli sytuacje, kiedy mamy wrażenie, że jest go za mało, że jednak to stężenie jest za niskie, no nie zmienia faktu, że. Objawów jest cała gama, i trudno jest powiedzieć, że ten i ten jest bardzo charakterystyczny dla nieprawidłowego odblokowania. Bardzo często jest jakiś spadek libido, czasami to jest właśnie jakieś takie osłabienie tak zwanej mocy, znużenie, zwiększona senność. No tak, u raczej, inaczej, raczej u każdego inaczej, raczej, że jest to efekt taki być może niskich stężeń testosteronu. E, aczkolwiek może być to również manifestować się tym, że są problemy z zapłodnieniem, ponieważ ilość plemników może być niewystarczająca, ponieważ nie nastąpi uruchomienie pracy. Jąder w zakresie plemnikotwórczym, i to może się manifestować na przykład nieprawidłowym badaniem nasienia bądź właśnie problemami z zapłodnieniem. Rozumiem. Też w kwestii tego niskiego poziomu testosteronu, część osób stosujących leki psychiatryczne, mówię te SSRI i tak dalej, też boryka się z poziomem niskiego poziomu, niskiego poziomu testosteronu. I pytanie teraz, czy same te leki mają taki mechanizm działania, że mogą obniżyć ten poziom testosteronu, czy to jest po prostu nieskorelowane w ogóle ze stosowaniem tych leków? Odpowiedź nie może być prosta w tym wypadku, bo są to leki, które oddziaływując ośrodkowo na stężenia e, neuroprzekaźników, w, e, głównie serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym, aczkolwiek nie tylko, e, mogą wywoływać wielokierunkowe działania. Bardzo często spotykam się z sytuacją, że leki o działaniu ośrodkowym wpływają na pracę przysadki głównie w zakresie produkcji prolaktyny i to najczęściej wiąże się z nadprodukcją prolaktyny nie zawsze ale najczęściej ale nie można też wykluczyć że te leki modulując pracę mózgu bo tak to się odbywa wpływają na pracę podwzgórza które zarządza pracą przysadki i jeżeli mamy do czynienia z takim oddziaływaniem, modulowaniem neuronalnym de facto, bo neurony są podlegają jakby modulacji, stężenia neuroprzekaźników ulegają zmianie, to i praca mózgu ulega zmianie i jego sposób oddziaływania na nadrządy podrzędne. Podwzgórze jest elementem mózgowia, ale to podwzgórze jest takim łącznikiem pomiędzy mózgiem a pozostałymi Narządami podrzędnymi, głównie układu hormonalnego, i wydaje im odpowiednie dyspozycje o sposobie pracy. Więc spotkałem się z takimi sytuacjami, że może nie akurat leki te, o których wspomniałeś, Seseraje, mają akurat taki jednoznaczny wpływ, ale szereg innych leków o działaniu ośrodkowym, czasami zażywanych niekoniecznie ze wskazań medycznych, mogą mieć istotny wpływ na pracę pod wzgórza. Głównie pod kątem y, działania hamującego, i tym samym będą wpływać na pracę przysadki, głównie działając osłabiająco na jej pracę, hamująco na pracę przysadki, co ostatecznie będzie się manifestowało niedoborami hormonów. Czyli nieraz może tak działać przy niektórych lekach, ale tak pośrednio, nie? Czyli nie, że bezpośrednio ten nie lek Nie ma, ma oddziaływania tylko... wprost, ale długotrwałe stosowanie perspektywie czasu może zacząć oddziaływać na pracę, pod wzgórza, przysadki i gonad im podległych. Też jestem ciekawy, czy ogólnie te leki, właśnie mówisz, gdzieś tam modulujące ten mózg, działają na zasadzie tego poprawnie, jeśli się mylę, że mózg jest neuroplastyczny i wtedy jakby stężenia tych neuroprzekaźników, gdy są większe, ten mózg jakby się adaptuje i przyzwyczaja do tych takich większych stężeń neuroprzekaźników, czy to w inny sposób działa? Czy uprościłem za bardzo? Nie, nie, to nie jest uproszczenie, to jest tylko próba wyjaśnienia to, co ty mówisz. Mechanizmu działania e, leków na ośrodkowy układ nerwowy. Prawda jest taka, że te mechanizmy są na tyle zawiłe i na tyle skomplikowane. Co prawda, w tej chwili obecnie medycyna po, po, poczyniła już tak duże postępy, jeżeli chodzi o diagnostykę pracy mózgu, połączeń neuronalnych, funkcjonowania, e, reakcji na różnego rodzaju, czy bodźce, czy leki, więc to na pewno poszło do przodu, ale ja wciąż odnoszę takie, e, powiedzmy, no może wrażenie bardzo subiektywne, że my e, mieszamy. W jakimś takim wielkim, że tak powiem, zbiorniku, czy nazwijmy to w garnku z zupą, i w zależności od tego, jak my zamieszamy, tak nam coś wyjdzie, i nam się wydaje, że to właśnie tak wygląda. Chodzi mi o to, że nasze działania poniekąd są, owszem, w jakiś sposób opisywane, efekty są klasyfikowane, ale niestety my. Bardzo często nie mamy jednoznacznych odpowiedzi na wiele pytań, i często jest nam bardzo trudno wyjaśnić to wszystko, jak to działa. Jeśli chodzi o plastyczność mózgu, to jest bardzo szerokie pojęcie. To nie jest tylko i wyłącznie oddziaływanie leków na mózg i wpływanie na neuroprzekaźniki, ale to też jest oddziaływanie w zasadzie bodźców zewnętrznych, adaptacji do środowiska. I to można by nazwać taką neuroplastycznością. Dobra, wracając jeszcze do odbloku, powiedz tak średnio, ile trwa proces odblokowania? Wiadomo, już ustaliliśmy sobie wcześniej, że jest to bardzo indywidualne, ale może są jakieś widełki, jeżeli ktoś by chciał, nie wiem, poznać tą odpowiedź. Eee, tak, tak, jest to zdecydowanie zindywidualizowane. Nie zmienia faktu, że trzeba się liczyć z czasem od dwóch do czterech, sześciu miesięcy. Standardowego odblokowania. Wszystko też zależy, jeżeli, tak powiedziałem, wstępnie, ten proces, nazwijmy to terapii, cyklu, jak zwał, tak zwał, był bardzo długi, to i ten proces odblokowywania może być dłuższy, może wymagać więcej czasu, może wymagać większej ilości powtórzeń, prób uruchomienia tych mechanizmów, które są potrzebne. Rozumiem, a teraz właśnie jeszcze co do tego tematu, jest różnica między odblokowaniem po takim cyklu cztery. Z kilku środków, a po odbloku z klasycznej terapii zastępczej? Na pewno odblok po klasycznej terapii zastępczej jest prostszy, skuteczniejszy, przebiega zgodnie z planem, czyli w perspektywie dwóch do trzech miesięcy wszystko funkcjonuje idealnie. Na pewno liczyć się trzeba z tym, że stosując terapię nawet sześciomiesięczną, ale kilkoma środkami równocześnie. Ten y, y, proces zablokowania, tego, że tak powiem, wyłączenia, stłumienia pracy y, naszych gonad jest na tyle intensywny, że powrót do właściwych funkcji może zająć nieco więcej czasu, czyli perspektywa około 6 miesięcy, trzeba się liczyć z tym, że to może tyle potrwać. Ale to są tylko takie, powiedzmy, zgrubne wartości, bo bywają osoby, które nawet po kilku środkach odblokowują się bardzo ładnie. Ja mam wrażenie inne. Wydaje mi się, że w dużej mierze to, czy my się dobrze i skutecznie odblokowujemy, zależy od tego, czy staramy się stosować do pewnego rodzaju pewnego rodzaju higienę sposobu prowadzenia terapii. Bo według mnie stosowanie terapii zastępczej hormonalnej jakikolwiek w sposób niekontrolowany bardzo długo Myślę tutaj o okresach powyżej 6-9 miesięcy, roczne, dwuletnie, na pewno nie są dobre. Znacznie lepsze efekty, jeżeli chodzi o przynajmniej odblokowanie, a i skuteczność tej terapii uzyskujemy planując terapię w określonych cyklach, które nie trwają po 12, 18 albo 24 miesiące, tylko cykle trwają sześć. Maksymalnie 9 miesięcy, jeżeli jest nam to bardzo potrzebne z jakiegoś powodu, ale staramy się wykonywać przerwy, różnego rodzaju przerwy w trakcie tej terapii, zaplanować je po prostu trzeba. I wtedy ten proces odblokowywania idzie gładko, bezboleśnie, praktycznie niezauważalnie. I z reguły przebiega w sposób bardzo skuteczny w zaplanowanym czasie. Rozumiem. A co z przerwami w takiej sytuacji, jak ktoś właśnie yy, nie produkuje w ogóle testosteronu, na przykład jest w cudzysłowie skazany na całe życie na tą terapię, też powinien wtedy robić jakieś przerwy od tego, skoro. Ale to masz na myśli osoby, które z jakiegoś powodu. Z jakiejś mają jednostki chorobowej defekt. czy coś Rozumiem. Tak, i nie produkują. No tak, jak ten zespół Siena, tak. yy, gdzie jest rzeczywiście całkowite totalne uszkodzenie przysadki, które powoduje, że nie ma produkcji hormonów tropowych i. Już nie będzie, nigdy nie będzie. To są osoby skazane na terapię hormonalną zastępczą, ale w dawkach fizjologicznych. Tak, tak, mówimy właśnie o fizjologicznych, ale czy takie osoby też powinny robić przerwy od nie. tej terapii? Takie Czyli... osoby, które leczą się dawkami fizjologicznymi i stężenia hormonów, które mają podawane z zewnątrz, nie przekraczają dawek fizjologicznych, nie wymagają stosowania przerw. Właśnie Jest tym... to po prostu rodzaj terapii wymaganej do końca życia. Rozumiem właśnie, bo to nieraz dużo osób nie odróżnia, że to nie chodzi o to, że po prostu trzeba zawsze robić przerwę, jak ktoś musi na przykład stosować ten testosteron do końca życia. Tylko po prostu jak ktoś, nie wiem, bierze wyższe dawki gdzieś tam w sporcie, no to wtedy warto, żeby ten organizm. Nawet ruszyć, jeżeli one nie? momentami przekraczają, tak zwane suprafizjologiczne, ale momentami one są wyższe, to też już to ma troszkę mocniejszy wydźwięk niż jak to jest podawane w takich dawkach, gdzie zawsze jest stężenie nieprzekraczające poziomu fizjologicznego. Może takim dobrym przykładem niech będzie terapia testosteronem przezskórnym Testosteron Postywnie. podawany w wersji przezskórnej czyli żel na A. skórę, on ma takie właściwości, że jego farmakokinetyka, czyli sposób przyswajania i... Jego, że tak powiem, stężenia w organizmie nigdy nie przekraczają stężeń fizjologicznych. Owszem, są momentami wyższe, ale nie przekraczają stężeń fizjologicznych. I taką terapię można prowadzić, można powiedzieć, nazwać to along, bez przerw, dlatego że i tak zawsze jesteśmy czynni. W sensie przysadka, i jądra pracują. W dowolnym momencie terapię można przerwać, można do niej wrócić w dowolnym momencie, ale też stężenia nigdy nie przekraczają stężeń fizjologicznych. Stąd taką terapię można prowadzić de facto bez przerw. Czy dobrze rozumiem, jeżeli gdzieś tam nie blokują na przykład jąder w takim stopniu jak na przykład forma iniekcyjna, czy wpływa też żel słabiej na zablokowanie jakby produkcji plemników? Tak. W tym, czyli na przykład tak. ktoś się nie stara o dziecko, to żel może być na może terapii być lepszym. Alternatywą bezpieczną, która nie zablokuje syntezy plemników, poprawi nieco stężenia testosteronu, które mogły być wyjściowo za niskie, ale nie będzie miał efektu blokowania tych prawidłowych funkcji jąder. Rozumiem. A powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o pacjentów na terapii zastępczej, którzy na przykład zgłaszają się do ciebie z niskim poziomem testosteronu. Testosteronu, mówimy tutaj, nie wiem, 200 na przykład. Tak. To jak on kończy, na przykład po pół roku chce odblokować się, zobaczyć, jak to będzie wyglądać, to istnieje duża szansa, że te stężenia testosteronu będą wyższe niż były przed terapią, czy raczej jest to. Chciałbym. Ale tak nie jest. To, co już wspomniałeś zresztą na początku. Dlatego są tak ważne te badania wyjściowe, prawda przed rozpoczęciem terapii. W 90% przypadków wracamy do punktu wyjścia. Czyli. Powrót jest do tego, co było przed terapią, ale zostaje ten margines 10% populacji, która po terapii wraca do wartości wyższych niż to było wyjściowo. A zdarzają się też sytuacje, że kończą cykl i pomimo odblokowania stężenia osiągane są niższe. Z tym, że to wszystko jest też zależne od czasu, w którym badamy daną osobę po zakończeniu tego procesu odblokowywania, bo on może trwać nawet ten sposób taki czas dostosowywania się, adaptacji organizmu może być bardzo długi. Także prawdopodobieństwo, że skończymy na niższych stężeniach jest bardzo niskie. To tak nie jest. To jeżeli my Ingerujemy w ten układ hormonalny w jakiś sposób i staramy się później wrócić do punktu wyjścia, to jeżeli te gonady, przysadka i jądra są już ukształtowane, prawidłowo funkcjonują, nie są w okresie dojrzewania, to my nie uczynimy jakiejś krzywdy tym narządom. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, jeżeli ktoś zastosuje sobie takie leki. Sam, bo nie spodziewałem się, żeby lekarz zapisał, w okresie dojrzewania. Bo no wtedy, jakby całą tą. Organizm kształtuje się, kiedy tego nady dopiero rozpoczynają swoją pracę, kształtują się, próbują osiągnąć swoje maksimum i my wtedy zaingerujemy czynnikiem zewnętrznym i możemy taką funkcję tego narządu zniszczyć na zawsze. I już nigdy nie wróci do punktu wyjścia, a nawet jeżeli wróci, to zawsze to będą wartości. Wartości inne, najczęściej słabsze, gorsze, niż by to mogło być, gdyby nie było tej ingerencji. Dlatego tu trzeba bardzo wyraźnie przestrzec osoby, które chciałyby w wieku nastoletnim podejmować tego typu działania, bo starsi koledzy takie rzeczy robią. No, starsi koledzy, jeżeli ja już są, że tak powiem, po 21 roku życia, to można powiedzieć, że ich układ hormonalny został ukształtowany i pracuje w sposób prawidłowy, i wtedy tego typu ingerencje prowadzone pod nadzorem mogą nie stanowić zagrożenia a zupełnie inaczej to wygląda u osób, u których ten układ hormonalny i gon gonady się dopiero jeszcze, się nie. rozwijają. Dobra, ale powiedz mi tak, bo to jest bardzo ważne. Załóżmy, ktoś ma ten niski poziom testosteronu, załóżmy tam 200, odblokowuje się po tej terapii kilka razy i dalej jest punkt wyjścia 200. To czy taka osoba raczej już też na tej terapii powinna zostać do końca, czy dalej próbować się odblokowywać? To znaczy de facto może zostać do końca. Można spróbować dwóch dróg. Albo działać tak jak, że tak powiem, wyjściowo się zaczynało, czy najczęściej się robi, że stosuje się taką terapię, nazwijmy to stężeniami do pewnego stopnia suprafizjologicznymi, przynajmniej przez jakiś czas. Albo druga droga i kończyć ją po sześciu miesiącach. Albo druga droga, kiedy staramy się stosować już terapię suprafizjologiczną Suplementacyjną na zawsze, ale w tym momencie to niestety tylko żel. Yy, yy, do, dostępne na rynku preparaty testosteronu są tak skonstruowane, że na dobrą sprawę jednorazowa iniekcja. Zawsze powoduje stężenie suprafizjologiczne. Yy, I to stężenie po upływie czasu, 5, 6, 7 dni, zaczyna znacząco spadać. To też jeszcze zależy od in intensywności, aktywności tej osoby, no i zmienia faktu, że na pewno zacznie spadać. No i teraz, jeżeli ktoś będzie robił bardzo długie odstępy rzędu, 10, 14 dni, 30 dni pomiędzy zastrzykami, no to należy się liczyć z tym, że w tych okresach po. Zastrzykowych tam powyżej tych siedmiu dni będzie się po prostu słabo czuć, ponieważ tutaj był ładny efekt podania testosteronu i zadziałania nieco większej dawki, a potem ta dawka znowu będzie bardzo, bardzo niska i będzie to źle odbierane. No właśnie, także widzicie, terapia hormonalna może naprawdę zmienić kogoś życie, jeżeli ma problemy zdrowotne, ale to nie jest takie proste, jak się ludziom wydaje, nie? że weźmiemy jest byle co, to. byle jak i będzie dobrze, bo tak naprawdę możemy czuć się jeszcze gorzej niż się czujemy z tym niskim testosteronem, jeżeli pokrzaczymy te wszystkie hormony i, i tak naprawdę na zdrowie nam to nie wyjdzie, samo nie będzie lepsze i dalej będziemy. Za przeproszeniem. Dupia. Myślę, że najgorsze sytuacje zdarzają się w momentach, kiedy takie osoby, o których wspomniałeś, zaczynają poszukiwać na własną rękę pomocy, no i znajdują ją. Najczęściej znajdują wśród swoich znajomych, gdzieś tam, z którymi gdzieś trenują, chodzą jakieś zajęcia i tym podobne rzeczy, i ktoś im podsuwa e, różnego rodzaju środki w sposób taki do pewnego stopnia niekontrolowany, nie uwzględniający punktu wyjścia, nie uwzględniający potencjalnych ryzyk, możliwości niebezpieczeństw, zagrożeń stanu zdrowia danej osoby. No po prostu w ciemno dostają jakiś zestaw. I często to są też różne substancje, nie sam Właśnie testosteron. Nie? o to chodzi. I dostają różny zestaw, najczęściej koktajl. Weź to, weź to i weź tamto i nie bierz małych dawek. Zacznij od mega dawek. Chociaż dla niektórych wyżek to jest, jak się poznaliśmy, jak to w w świecie kulturystycznym wyglądało, że dawka 400-500 mg testosteronu to była w cudzysłowie mała, nie? E, świat kulturystyczny to jest coś innego. Terapia zastępcza to jest też coś innego. To są rzeczy, których nie należy mylić. Kulturyści, którzy realizują swoje cele sportowe, bo kulturystyka jest sportem, no w pewnym etapie swoich działań no są zmuszeni do stosowania różnego rodzaju środków, które są potrzebne do osiągnięcia określonego celu. Ale dobrze wiemy, tylko że nie wszyscy, że to są krótkie okresy stosunkowo. To nie jest terapia trwająca rok, ona jest krótsza, ona jest Ukierunkowana na określony cel i te terapie takie obciążające, umówmy się, bardzo dużymi dawkami trwają o wiele krócej. No ale też te osoby trochę znają swój organizm, wiedzą, jak tak. mogą czego się spodziewać, jak zareagują na te środki. Mają doświadczenie ze sobą już wieloletnie. Osoba nie brała nigdy żadnego tak testosteronu, jest. żadnej dawki, a dostanie nagle boldenon, testosteron i jeszcze nie wiadomo, co, nie wiadomo, jak szpik zareaguje. No W skrajnych przypadkach może to się skończyć naprawdę źle, nie? Tak naprawdę nam się wydaje, to jest chyba ze wszystkim, mi nic nie będzie, nie? No ale zawsze będziesz tam osobą jedną na kilka, tak. no i obudzisz się z ręką w nocniku. No więc y, dlatego trzeba się, myślę, dystansować. Dostępność do badań jest bardzo duża. No może troszkę mniejsza jest dostępność do osób z personelu medycznego, fachowego, które by były w stanie dopomóc, zasugerować, y, nie deprecjonować takiej osoby, bo często się z tym spotykamy, że jesteśmy, jeżeli ktoś się zwróci o pomoc, że no chciałbym sobie pomóc, bo coś się źle czuje, zwróci się do swojego lekarza rodzinnego czy zaufanego, czy mniej zaufanego, często się spotyka z takim odrzuceniem, taką reakcją niechęci, wręcz oskarżenia, że chce sobie coś zrobić, tego nie wolno robić, to jest tak, błąd. Tak, ten ostracyzm trochę jest taki, jakbyś był jakimś ćpunem takim, który tak Zgadza naprawdę, się. i to już mówię o samej terapii, Terapii zastępczej, nie gdzieś tam o, o kulturystyce. Ale dobra, temat od bloku chyba wyczerpaliśmy, także ja tobie Szymon, bardzo dziękuję. dziękuję miło Dajcie było. znać w komentarzach, o czym byście chcieli, abyśmy z doktorem nagrali, bo widzę, że Wam się podoba. Koniecznie subskrybujcie kanał i czekajcie na więcej. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.